Dzień dobry, panie Fabianie. Jak tam Witam są? serdecznie. A bardzo dobrze. W końcu mogę powiedzieć, że dobrze. A jak tam zdrowie? Już w porządku? Lepiej, coraz lepiej, każdego dnia lepiej. Udało ci się wreszcie wyjść z domu po waszej rzeszowskiej kwarantannie. I jak ten pierwszy dzień? W końcu można było się zobaczyć z rodziną, więc dużo szczęścia. I mówię, no to człowiek się nauczył dużo cierpliwości przez te dni. Fajnie się zobaczyć z rodziną, bo dawno tego nie było. Treningi odbywały się online przez te 2 tygodnie, czy jakoś sobie odpuściliście trochę? Nie, no treningi się odbywały, że tak powiem, w domach. Dostaliśmy sprzęt, ale robili treningi ci, co mogli, bo nie wszyscy się czuli najlepiej. Więc treningi nie były online, nie były nagrywane. Taki jest etap teraz jakby tej zachorowalności całej, że każdy się czuje inaczej, więc każdy robił tyle, ile mógł, tak naprawdę jego organizm pozwalał. W Plus Lidze udało Wam się rozegrać 5 meczów jak na razie. Przy takich niespodziankach dość ciężko jest mówić o planach treningowych czy o planach meczowych. Jak Wy sobie radzicie i trenujecie gdzieś tam z trenerami właśnie w takiej sytuacji? No tak naprawdę teraz nie było żadnych treningów tak naprawdę stricte siatkarskich, bo nie byliśmy w stanie po prostu tego zrobić. I mam nadzieję, że nasze mecze będą przełożone, bo my nie jesteśmy w stanie na tym momencie zagrać normalną szóstką, bo nie mamy do tego zdolnych ludzi zdrowych. A wiadomo, były różne sytuacje w różnych klubach. I gdzieś te mecze mieli przekładane, więc mam nadzieję, że liga do nas też się, że tak powiem, przychyli łaskawie. Bo mówię, potrzebujemy teraz na pewno czasu, żeby nadrobić ten stracony czas. A tak i tak wydaje mi się, że nawet jak wrócimy po jakimś czasie, to dalej daleko będziemy od naszej optymalnej formy. Ty wróciłeś do Rzeszowa po 3 latach i jak się czujesz z tym powrotem? Coś się zmieniło? Albo czy dużo się zmieniło? Ludzi w klubie, masa nowych. Rzeszów się zmienił na plus jako miasto, a tak niestety zmieniło się tyle, że jesteśmy w takim etapie, a nie innym, więc nie ma kibiców, więc pusta sala, do czego nie jestem przyzwyczajony w Polsce po pierwsze, a tym bardziej w Rzeszowie, gdzie kibice są znani z tego, że raczej zawsze są z drużyną. A tak też na poważnie, no to myślę, że na ten moment za dużo nie widziałem, bo tylko te 5 spotkań. Całą ligę ocenię dopiero po jakiejś rundzie zasadniczej, czy jest lepiej, czy jest gorzej niż jak byłem wcześniej, ale na ten moment bardzo się cieszę, że jestem w Polsce i szczególnie rodzina się cieszy, że jestem w Polsce. Chyba pogoda jest trochę lepsza niż w Rosji, nie? No nie będę ukrywać, że nie mamy śniegu jeszcze tutaj w Polsce. I mam nadzieję, że na święta spadnie chociaż trochę, ale tak na poważnie, oczywiście, że pogoda jest milsza, bardziej sprzyjająca nawet spacerom po prostu z córką i można coś innego porobić niż tylko siedzieć w domu. Czy jest według ciebie duża różnica między graniem w Rosji, teraz chłopaki grają, gra Bartek Bednarz, gra Maciek Muzaj, a tym jak się gra w Plus Lidze? Czy ty po tych 2 latach w Lokomotywie zauważasz, nie wiem, jakieś drastyczne różnice pomiędzy tymi ligami? Tak, no jedna jest jakby rzucająca się najbardziej w oczy, jest to, znaczy dwie, tak, no bo to jest jakby w rosyjskiej lidze jest siła i dużo fizyka, a u nas w Polsce jest bardzo dużo techniki i takiej mądrości siatkarskiej. To są dwie inne ligi, kompletnie inaczej się buduje zespoły w ligach, więc naprawdę zespół plus ligowy może i by się odnalazł w lidze rosyjskiej. Ale tak samo mógłby się bardzo mocno odbić, bo tam jest siła, siła, jeszcze raz siła, a u nas jest bardzo dużo techniki i to u wielu zawodników, nie pojedyncze jednostki, tylko jakość techniczna zawodników jest dużo większa niż w Rosji. Chyba jedyne, co pozostaje nam, to życzyć Ci zdrowia i całej Asekoresowi i Dziękuję szybkiego bardzo. powrotu do formy i żeby niewiele nas już zatrzymywało tutaj w lidze. No, coraz więcej zespołów to złapało, więc już może tą odporność złapiemy, ale najważniejsze jest zdrowie,
każdego człowieka, więc żeby każdy to przeszedł łagodnie, a jak już przejdzie nawet mocniej, to żeby wrócił potem normalnie do zdrowia, bez żadnych gwałtownych i, że tak powiem, ruchów i rozkazów, że musi grać.